Patosimers z ostatniego odcinka nagrał filmik, gdzie mi grozi. Dzisiaj pokażę wam wszystkie brudy, które ludzie podesłali mi na tego patusa. Szokuję was, co na niego dostałem. Dodatkowo zerkniemy, jak Polak zakończył streama Speeda, MrBeast jest pod falą krytyki po ostatnim odcinku, Cloud MMA odpowiedziała na reklamacje widzów i ludzie nie są zadowoleni, Denis Labrykant odniósł się do afery transowej, a na koniec YouTuber spalił Ferrari pod odcinek. Zaczniemy od update'u do Labrygate, czyli afery transowej. W skrócie to pan Denis został zekspozowany przez transpłciową kobietę lekkich obyczajów, która ogłasza się na portalach za pieniądze, że Labryga wpadł do niej na tak zwaną godzinkę. Ale ponoć nagle, jak niby dowiedział się, że ta pani go zna, to stał się agresywny. Miał ją popychać, mówić, że rozpierdoli, pojawiła się nawet na miejscu policja. Zepchnął mnie z kanapy, padały groźby karalne. I wyszła z tego ogromna zadyma. Labrykant nie odnosił się do sytuacji żadnym statementem i musiał minąć tydzień, żeby jakkolwiek to skomentował, co już z góry daje złe światło na sytuację, bo ludzie mają coś takiego, że dlaczego ta odpowiedź musiała mu zająć tydzień. Może skontaktował się z jakimś PR teamem, by ustawić optymalną wersję wydarzeń. Poza tym sam fakt korzystania z takiej strony przez osobę znaną oraz zawodnika Freak Fight jest trochę dziwny, bo uwierzcie, że szczególnie po walkach na galach freakowych, dużo koleżanek odzywa się w DM-ach na Instagramie. No jak mamy tyle wątpliwości, to przydałaby się chociaż jakaś jedna konkretna odpowiedź w tym temacie. A zamiast tego widzę od Denisa dostali, jo nie chciał, jo nie wiedział. Szedłem na profil dziewczyny, która mi się spodobała po zdjęciach, nie czytałem tego profilu. W sensie, ona już w pierwszej linijce tego ogłoszenia miała napisane, że jest transpłciową kobietą. Mało tego, jej ogłoszenie było w specjalnej kategorii, czyli transseksualny. Jak można było tego kurwa nie zauważyć? W każdym razie Denis ma inną wersję wydarzeń, bo pani lekkich obyczajów twierdziła, że stał się agresywny, jak się zorientował, że ona go zna, a Denis twierdzi, że przestało być miło, jak dowiedział się, że kobieta, z którą się umówił, oryginalnie nie jest kobietą i ma do czynienia z byłym chłopem. Mówię do niej, mówię, no nie wierzę, czyli jesteś transwestytą? Ona, nie, transkobietą. O czym mówię? Czyli transwestytą, nie? Dopytuje, nie? Nie, transkobietą. To co jest ze mną nie tak? Wiesz, o co chodzi? Mówię, czekaj, muszę wygooglować to. Jak chodzi o powód, dlaczego pani Bambi to wszystko udostępniła na story i wykręciła taką ogromną aferę, zarzucając jednocześnie Labrydze napaść, to poszło o to, że Denis nie chciał jej zapłacić tych 600 za ile się ogłasza na stronie. Teraz powiedziałem, że chcesz, to ci wykręca aferę, zadzwonię na policję, zrobię ci aferę, kurwa, żeby skrzywdzili się. Tak, bo powiedziałeś, że wychodzisz bez płacenia. Ty mi zaczął się zgóry, że co, nie zapłacisz mi, a ja mówię, a Bambi za co? Dalej Labrykant mówi, że no w sumie to on był w 6-letnim związku, ale na kilka dni się rozstali, więc chciał się wyładować u jakiejś pani. No to, że trafił na pana, to już kurwa efekt uboczny. Ja zamiast, wiesz, ten związek mój ratować, mimo wszystko, że też nabroiłem po tym afterze, zamiast wrócić, bo poczułem się, że mam co świętować po tylu latach pracy. Jak chodzi o odbiór ludzi, to oni nie do końca kupili jego tłumaczenia i w komentarzach czytamy. Ciężko mi w to uwierzyć, gadka jakby przygotowana. Na takich portalach takie osoby nie wyświetlają się w proponowanych, a w specjalnej zakładce, w którą trzeba wejść. Kurde, Denis, mogłeś lepiej z tego wybrnąć, a widać, że sam nie wiesz, jak z tego gówna wyleść. Mogłeś się zabawić z każdą inną laską, a wybrałeś, kogo wybrałeś. Chyba trzeba wziąć na klatę tą sprawę. Chłop nie umie ściemniać, jakbym słuchał tłumaczące się dziecko. Denis lubi penis i męskie jaja, a nie ma jaj, żeby otwarcie się przyznać. Najbardziej podoba mi się ściema, że jadąc i prowadząc samochód, Kolo przeglądał portal randkowy. Kto w takiej sytuacji przegląda portale randkowe? Gdzie na samym początku profilu jest zaznaczone, że jest to trans. Że kutank niespodzianka. Tyle dni rozkminy, jak wybrnąć i taki fuck up. Z trans afery przechodzimy do głośnej afery knagowej. Dla przypomnienia, podczas streama Speed przesadnie reagował na niektóre sytuacje i nieszczęśliwie, gdy zaczął skakać, przez jego spodenki było widać jego przyrodzenie. Warto dodać, że Speed nie dostanie bana za tę sytuację, ponieważ był to wypadek. Jak ustalił TMZ, YouTube na to przymruży oko, bo Speed szybko usunął materiał dowodowy oraz ma 2 strajki na kanale, więc musieliby spermbanować swoją maszynkę do zarabiania pieniędzy. Cały shot ze Speedem poszedł wiralem na wielu platformach, czy to na Twitterze, czy na TikToku. Początkowo ludzie zwyczajnie śmieszkowali z tej całej sytuacji, no i wiadomo, że ludzie na streamach dręczyli tym Speeda. Początkowo Speed nie reagował na zaczepki, ale cały szum określeń typu I show meat narastały, przez co było widać, że Speed się tym przejmuje. Well, bro, like, you don't have to lie to me, bro. Na ostatniej transmisji Speed tłumaczył się z całej sytuacji i powiedział, że incydent knagowy go przytłacza. Później jak ludzie się z niego jeszcze bardziej śmiali, no to znowu się dosyć mocno wkurwił. I show meat. Ha, like bro, laughing at you. Like bro, how the f would you get feel, motherfucker? How the f would you feel? Just cause you ain't got no clean f***ing underwear. How would you feel? I'm not f***ing telling. I'm sick of f***ing telling. Don't tell me a f***ing
Nawet podczas gry w Robloxa ludzie zaczęli go gonić i pisać na czacie I show meat. Natomiast kulminacyjnym momentem streama było, jak poszedł na Omegle oraz spotkał naszego rodaka, który na początku zrobił mu lekcję języka polskiego. Hey, let me learn some Polish. Okay, say, jestem. Jestem. Czarną. Czarną. Wkręcając, że oznacza to jestem silny. But you are very strong, you know? Co ciekawe, to Speed też zakończył streama przez tego pana Polaczka, bo ten zaczął cisnąć bekę z jego afery mięsnej. You have a nice meat. Stop, bro. No, it's a compliment, it's a compliment. God, stop. Hey, you don't I'm understand. Complimenting you, bro. Don't compliment me. Don't compliment about my dick. Don't talk about my dick. Don't talk, don't look at it. Don't speak on it. Don't call me, I show meat. Yeah, I show meat. Your D is small. 7 centimeters. I'll probably kill myself. Oh my God, Ayla, you did it, bro. Remember this moment, bro, okay? Remember this. Według mnie Speed gra rolę, że to wszystko go tak bardzo dotyka, tak strasznie się na to wkurza, bo na przykład nam tego Polaka zaszczekał i wtedy zakończył streama. Speed nie jest w internecie od wczoraj i bardzo dobrze rozumie, jak internet reaguje, kiedy twórca jest się na coś wkurza albo mówi, żeby czegoś nie robić. Z Polski pierwszy przykład z boku to D-Stream, który tak strasznie chciał zdusić kult TJD, a tylko sprawił, że to jeszcze wyrosło do gigantycznych rozmiarów. Co to znaczy TJD, bo jeszcze tego nie rozkminiłem. Więc uważam, że Speed celowo udaje takie przejmowanie się aferą Bachową, by ludzie jeszcze bardziej się z tego śmiali i podawali dalej szotę. W każdym razie, patrząc na milionowe zasięgi wygenerowane aferą BBC i brak konsekwencji ze strony YouTube'a, to jest jeden z najlepiej zarabiających dick reveali w internecie. Teraz pogadamy o MrBeastie, który rzucając swoje ostatnie 3 odcinki, trzykrotnie przebił rekord YouTube'a uzyskanych wyświetleń w ciągu pierwszych 24 godzin. Natomiast pojawił się problem z jego pierwszym filmem, gdzie spędził tydzień na tratwie na oceanie, ponieważ zniknął z YouTube'a ze względu na naruszenie praw autorskich. I wszystko poszło o animację, która pojawiła się w tym odcinku na dosłownie 2 sekundy. Według autora grafiki jego animacja została użyta bez pozwolenia. Chodzi tutaj o fragment w filmie, gdzie widać pod napisem dzień trzeci animacji ze Switchem z nocy na dzień. Natomiast odcinek po kilku dniach wrócił, więc Jimmy musiał się w jakiś sposób dogadać z tym panem grafikiem. Ciekawe, ile w tym czasie stracił set tysięcy na tym odcinku za censa. System copyright na YouTube mnie w sobie nie przestaje zaskakiwać. Możecie zrzucić film największego YouTubera na świecie przez 2-sekundową animację. Najnowszy film Beasta odbił się również głośnym echem w Polsce, bo zaangażował w materiał 100 osób z różnych krajów, gdzie każdy rywalizuje w sportowych konkurencjach o miano najlepszego kraju. I wśród setek krajów znalazł się również reprezentant Polski. Polska góra! Którego niestety nawet nie widać, w tym odcinku, ponieważ odpadł już w pierwszej konkurencji. F dla tego ziomka. Natomiast w jednym ze starszych odcinków MrBeasta na kanale gamingowym Polak coś wygrał. Odcinek polegał na zawodach w Minecrafcie, gdzie zawodnicy musieli uciekać i kto przeżyje i będzie pierwszy wygrywa. Ale wracając do tego filmiku międzynarodowego, to z filmem, gdzie mamy zamieszane 100 różnych krajów z całego świata, nie mogło zabraknąć kontrowersji na tle politycznym czy nawet wojennym. Między innymi w filmie można zauważyć mapkę, gdzie ukraiński Krym został włączony w Rosję. Po najnowszym postem Beasta na Instagramie mamy lawinę komentarzy, że widzowie zawiedli się na Jimmym i źle się z tym czują, że Krym widnieje na mapie Rosji w filmie. Też bym chciał zauważyć, że to jest odcinek realizowany przez Amerykanów. Can you name a country on this map? Asia or Africa? That's a continent. Oh. Oni nie wiedzą, gdzie leży większość krajów na świecie oprócz Ameryki, chociaż nawet w pewnym momencie dali flagę Ameryki w środku Europy w tym odcinku. I takich fikołków z niepoprawną grafiką flagi, czy przyłączenia jakichś części kraju nie do tego kraju, jest jeszcze kilkanaście. Między innymi głośno było też o fikołku z Palestyną. Ale wątpię, że MrBeast siedział z jakąś pałą nad grafikiem i kazał mu przyłączać ten Krym do Rosji, bo będzie zajebista aferka w internecie. Nie było to intencjonalne, więc trochę nie czaję, dlaczego jest ukręcany z tego taki bat. Na zagranicznym YouTubie już od dłuższego czasu można zauważyć trend zniszczenia bardzo drogich rzeczy. W 2020 było głośno o tym Rosjaninie, który spalił Mercedesa za milion, a potem wyjechał Porsche z salonu przez szybę. A w tym roku najgłośniej mówi się o Whistling Dieslu, który stwierdził, że zdemoluje Ferrari F8 Tributo za ponad 2 miliony złotych. Pół roku temu wrzucił o tym samochodzie pierwszy film, czyli kupiłem Ferrari po to, aby je zniszczyć. I sam film nie był jakoś brutalnie mocny. Cody tam po prostu jeździł po nawierzchni, która zwyczajnie nie była przystosowana do Ferrarki. Zdarzyło mu się też skakać po masce samochodu. Ale 4 dni temu pojawił się kolejny film testowania Ferrari pod tytułem Wytrzymałość Ferrari. Film jest bardzo krótki, ale również mamy na nim sceny, jak Cody demoluje to Ferrari, na przykład odcinając mu lusterko, albo wrzucając ciężkie worki z paszą dla zwierząt na maskę auta. Że woził też w środku kapibarę. Jednak
Najważniejsza jest końcówka tego filmu, ponieważ widzimy Cody'ego jeżdżącego po polu, a chwilę potem widzimy czarną planszę i dźwięk w tle. Ogień, ogień, pali się. No i dzień temu dostaliśmy update, czyli film pod tytułem Najszybsza droga do stracenia $500,000. Moje Ferrari odeszło. Z filmu możemy się dowiedzieć, że auto zapaliło się podczas jazdy w polu kukurydzy. Cała ekipa Cody'ego chciała bardzo ugasić ten pożar, na przykład wylewając na niego Red Bulla i przy okazji tego gaszenia spalili jeszcze vana ekipy technicznej. Sam Cody nie wydawał się przejęty, bardziej miał z tego bekę, bo wie, że zrobił o tym Ferrari kilka filmów. What happened today? Yeah, guys, we f***ed up. I wartość medialna kilkukrotnie przewyższyła wartość tego auta. Co ciekawe, to większość komentarzy pod filmikiem propsuje Cody'ego. To będzie ciekawa rozmowa z agentem ubezpieczeniowym. Dziękujemy Cody za społeczną pracę w pokazywaniu niebezpieczeństw związanymi z jazdą po polu kukurydzy. Ciekawy mamy dysonans społeczny między zagraniczną widownią a polską widownią. Chris zrobił akcję, jak wysadził auto z okazji urodzin wujka Łukiego i mieliśmy z tego ogromną aferę, że Chris zanieczyszcza powietrze, że sytuacja jest złą promocją dla idei młodych ludzi. Sprawa z wybuchem auto została nawet zgłoszono do prokuratury, ale sytuację umorzono. Też co prawda to na przykład Cody to nie robi kontentu family friendly i od początku bazował na takich akcjach, więc pewnie widzowie się przyzwyczaili. Ej, to bez kitu kurwa wygląda, jakbyś stary tu Cage'a robił. Od Cloutu. Bez kitu, po tych zwrotach Cloud może mieć lekkie problemy finansowe. A co kurwa, zapraszamy, nie? 700 PLN netto godzina. Teraz wrócimy do tematu Cloud MMA i afery ze zgłoszeniami o zwrot pay-per-view po ostatniej gali. Minęło już 14 dni roboczych od zgłoszeń i Cloud napisało na Twitterze, że poszły już odpowiedzi do ludzi. I odpowiedzi dzielą się na trzy warianty, czyli odrzucenie reklamacji, darmowe pay-per-view na następną galę albo minus 30% kwoty z biletu, bądź zwrot 100% kosztów pay-per-view na konto bankowe. Analizując wiadomości, które mi wysłaliście po mojej storce na Instagramie, jak się was o to zapytałem, wiesz, będzie można zrobić taką kryptoreklamę Instagrama, wiesz o co chodzi, kurwa. Zdecydowanie najmniej mamy 100% zwrotów kosztów, naprawdę dostałem pojedyncze wiadomości z takimi zwrotami, ale fajnie, że jakiś procent ich się pojawił. Następnie pod względem ilości pojawiły się odrzucone reklamacje i tutaj wiele osób czuje się oszukanych, no bo Cloud pisze w mailu, że dokonali państwo zakupu pay-per-view po godzinie 22:15, gdy nasz system był w 100% stabilny. No i tak nie do końca było, bo dostałem kilkanaście przykładów ze screenami od operatora płatności, jak ktoś kupował galę przed tą godziną. Ja sam miałem sytuację, że zapłaciłem za ich galę, a system to przemielił może godzinę po płatności. Jak ktoś się nie zgadza z reklamacją, to Cloud napisało, że można się ubiegać o jej ponowne rozpatrzenie. A odpowiedź, którą dostało najwięcej osób, praktycznie można powiedzieć, że 80% reklamacji, to częściowe przyznanie zgłoszenia, czyli kod na darmową galę pay-per-view, ważny przez następne 12 miesięcy, albo minus 30% ceny biletu na galę. Mi na przykład odpowiadałoby takie rozwiązanie. Na przykład Fame kiedyś miało coś totalnie zdupcone z galą i w ramach rekompensaty dla widzów zrobili darmowe Hype MMA, a Cloud daje możliwość użycia tego kodu przez następny rok, więc można poczekać na kartę walk, która was zaciekawi i dopiero to wykorzystać. No chyba, żeby odjebali taką akcję, że Cloud 2 byłby za 13 miesięcy, ale wątpię, że posunęliby się do takich rzeczy. Wielu ludzi w internecie nie jest zadowolonych takim rozwiązaniem i preferowałoby 100% zwrot kosztów niż oglądanie ich gali za darmo. Niektórzy nazywają to cwaniackim rozwiązaniem, ciągle przewija się temat tego pozwu zbiorowego. Jestem ciekaw twojej perspektywy w komentarzu. Teraz wrócimy do tematu pato streamera z poprzedniego odcinka, czyli tego, który gazuje ludzi pod content na streama, utrudnia ludziom pracę, klepy nieznajome dziewczyny w pupę i ogólnie jest paskudnym degeneratem, który zatruwa wszystkim życie. I okazało się, że to, co ostatnio wam pokazałem, to jest jedynie wierzchołek góry lodowej, bo po przeanalizowaniu setek maili na jego temat powiem wam dzisiaj o jego oszustwach na iPhone, okradaniu widzów, poważnych groźbach w stronę dziewczyn, z czego jedną nawet zagazował. Nie pisz do mnie, bo przyjadę i ci najebiesz, miała nóż na gardle, kurwa. Kupnie pojazdu na kradzione dokumenty, o co ma sprawę na policji oraz jak zaatakował Ukraińca, rzucając w niego butelką. Pierdalaj. Ale zacznijmy od czegoś zabawnego, bo po moim ostatnim filmie Patus wstawił odcinek, gdzie powiedział, że zna mój adres, jedzie mnie zagazować. Masz godzinę na to, żeby wyciąć materiał o mnie w filmie, inaczej do ciebie jadę, on twój adres i będziesz... Oj, oj, oj. Nie będzie miło. Konop, kurwa. Kasuj ten film. Chuda c***a, konop. Chuda co? Człowieku, mój kot waży więcej od ciebie i jest groźniejszy niż ty bez gazu. Jedyne, co zostało dojechane, to jego kanał, bo Cymbał nie przemyślał, że grożąc komuś w filmiku na YouTubie, YouTube tego nie będzie tolerował, więc dostał już drugiego strajka i nic nie może wrzucać na kanał. Jakiś sukces mamy. Tak naprawdę to brakuje jeszcze jednego strajka, żeby kanał kompletnie spadł z rowerka. Co ty robisz, kocie? Jak ona leży w ogóle? Więc obstraniec pokasował wszystkie szoty, jak gazuje ludzi. Po moim odcinku na maila odezwała się jedna z poszkodowanych osób, którą zagazował i sprawa będzie popychana dalej. Jak ty też pojawiłeś się na streamie i dostałeś gazem, to koniecznie zgłaszaj
Szykujcie się na tego maila, bo w taki sposób szybciej popchamy tego patola do odpowiedzialności pozwem zbiorowym. Więc Marcinku, twoje tłumaczenia na live, że gaz był fałszywy, a ludzie, których gazowałeś, są aktorami, niestety nie przejdą. Mam umowy z tymi ludźmi podpisane. Mogę je pokazać na światłodzienne. Zgłosiła się do mnie osoba z bliskiego otoczenia Marcinka i dowiedziałem się, jak ten szkodnik w ogóle się utrzymuje. Oczywiście na niczym innym niż na oszukiwaniu uczciwych ludzi. Między innymi sprzedając im uszkodzone iPhony z nieoryginalnymi wyświetlaczami. Jeden z widzów podesłał mi na maila nawet screeny, jak po fakcie chciał odzyskać pieniądze i gangster Marcinek mu zaczął grozić. Ten cymbał nawet chwali się na swoim Discordzie oszukiwaniem ludzi i na przykład znalazłem takie wiadomości. Wydrukowałem sobie kartkę gwarancyjną w galerii i wciskam kit, że mam sklep z telefonami. Z gwarancją to drożej o 3-4 stówki i nie sprawdzają. Nie wchodź mi kurwa na laptopa, proszę cię. No i mi wyłączyła wpis. Tutaj wstawił screena, jak jakaś dziewczyna zgłosiła się po iPhone'a. Patrzcie, co za debilka, takich frajerów jak ona, to obcinam na grube siano. A sobie napisał: sprzedałem iPhone'a 12, kupiłem za 900 zł bez Face ID i sprzedałem za 1600, jakieś i dziewczynce. Frajer kupi telefon pod sklepem, nawet nic nie sprawdzał. Oni pierwszy raz kupują coś na OLX, czy jeszcze nikt ich nie wyrósł. Teczka przestępstw i oszustw się powiększa, więc gratuluję Marcinie, że sam dla siebie to wszystko dostarczasz. Na ostatnim live, jak chciał się pochwalić kasą, to pokazał, że w czapce ma dalej kilka iPhone'ów, więc uważajcie na ogłoszenia na OLX, bo na przykład ten typ dalej oszukuje i okrada ludzi. Oprócz tego, tak całkiem niedawno Patus okradł też swoich widzów na donaty. Robię miniaturkę ze swoim fejkowym hajsem i tytułem: ostatni donate wygrywa 5000 zł i największy donate wygrywa 5000. Kurwa, nie uwierzycie. Nikt nigdy nic nie wygrał. Kto by się tego spodziewał? Jego kolejną działalnością jest nielegalna sprzedaż kotów, które w sumie nie wiadomo skąd bierze, nie ma zarejestrowanej hodowli, a ostatnio na Discordzie chwalił się, że zostawił 5 kotów z 2 miskami wody, więc może jakaś organizacja by się zainteresowała, by mu te zwierzęta odebrać? Ile kot bez wody wytrzyma? Ty jesteś popierdolony. Kurwa, w Warszawie jestem. Po 2 dni melanż. Kurwa, ale ja się bawię. Marcinek mieszka teraz w Krakowie razem ze swoim bratem Bartkiem, którym pisał tak by the way, żeby mnie pobił. Kurwa, wątpię. Dostałem stary adres kawiaka, ale aktualnie przybywa tam jego matka, czyli pani Ania, która wyrzuciła tego szkodnika z domu w wieku 18 lat, przez co zrobił nawet zbiórkę na zrzutce. Generalnie rodzina się go wstydzi i wszystkich akcji, które odwala w internecie. I w tym przypadku stwierdzenie, jak nie było internetu, to tylko rodzina wiedziała, że się jest debil, jest w 100% w punkt. Kolejne łamanie prawa, o którym Patus otwarcie się podzielił, to jechanie 140 km na godzinę w terenie zabudowanym. No i kolejny, nie pozapierdolam. I żeby jeszcze było śmieszniej, to nie miał wtedy nawet prawa jazdy. W maju na Twitterze płakał, jak ciężko się wyjeżdża godzinę, a nagranie, które widzicie, jest ze stycznia tego roku. Jak można być takim bezmózgiem i samemu na siebie ciągle wstawiać jakieś kwity? Dokopałem się do ciekawostki, dlaczego pan Marcin tak odważnie jeździł w tym terenie zabudowanym. Przecież mógł go ustrzelić jakiś fotoradar i okazało się, że kupił ten samochód na nieswoje dane. Gość ma aktualnie sprawę w toku o przestępstwo z artykułu 270, czyli o podrabianie dokumentów. Typ sfałszował umowę kupna-sprzedaży i kupił samochód na dowód osobisty swojej koleżanki. A to wszystko dlatego, bo ta zażartowała z jego osoby. Jak można być tak niepewnym siebie i zakompleksionym człowiekiem, żeby dokonywać dosłownego przestępstwa przez to, że ktoś sobie z ciebie zażartował? Od kilku dni grozi też tej dziewczynie, że teraz to kupi na nią jakiś motor. Chłop chyba serio myśli, że jest nieletni i prawo może być dla niego jakkolwiek pobłażliwe. To i tak nie jest najmocniejsze. W ostatnim odcinku pominałem dosyć istotnego shota z jego streamów IRL, gdzie spotkał młodego obywatela Ukrainy. Gadał z nim normalnie, jak z jakimś kumplem. Dobra, chodźcie po jakieś laski, nie? Tak. Idziesz po alkohol, czy co? Nie, ja idę wziąć coś zjeść. No i nagle powiedział mu: spierdalaj, jedź Ukrainę, i rzucił w niego butelką. Nie chciałbyś małolatki? Tam, nie. Tam. No, nie chcę tam. To spierdalaj, jedź Ukrainę i wypierdalaj. Każda platforma, YouTube, Twitch, TikTok, powinna złapać tego degenerata za nogi i wypierdolić do śmieci. Typ obiera sobie model biznesowy na podstawie takiego Górala czy Rafatusa. Czyli lecimy z czystą patologią, mać konsekwencje i ważne, że jest szum. Jak chodzi o zarzuty, że ja go teraz promuję i on zrobi z tego jakąkolwiek karierę. Typa dzieli jeden strajk od Perma na YouTubie, na Twitchu dostał bana, dosłownie każdy widz go nienawidzi. A ja dzięki swojemu filmowi zebrałem taki materiał dowodowy, że typ zostanie dojechany szybciej niż mu się wydaje. Masz przepierdolone jak sam skurwysyński skurwysynek. Coś, co udowadnia, że pan Marcin Faryna musi dostać mocno po dupie, to jego ostatni wpis na Discordzie po moim odcinku, gdzie napisał, że dalej będzie gazować ludzi, a jak go zbanują, to przerzuci się na Kika, gdzie będzie upijał dziewczyny, pytać się, czy chcą uprawiać seks,
tekst i niby zapominać wyłączyć live'a. Wystarczy, że już raz o mnie jest głośno, teraz zrobię milion wyświetleń, już będą mnie kojarzyć i będzie mi łatwiej. Ja sekundę na sekundę utwierdzam się w przekonaniu, że typ jest socjopatycznym psycholem. Dalej napisał swój świetny plan na tłumaczenie się z gazowania. Z fake gazu nikt mi problemów nie zrobi, bo policja spyta, co tam się stało, a ja odpowiem, zapłaciłem mu za to siano, to fake gaz, jestem dobrym aktorem. Trzeba przyznać, niezły cwaniaczek, ale jak sam to nagrałeś i wrzuciłeś, idioto, a poszkodowane osoby, których jest kilkanaście, jednogłośnie stwierdzą, że ich napadłeś, to tacy z nich aktorzy jak Natalia Janoszek. Twój ostatni filmik, jak grozisz, że do mnie przyjedziesz, też ułatwił mi pracę. Wydaje ci się teraz, że złapałeś Boga za nogi, jesteś sławny i bardzo dobrze, dalej sobie kop dołek. Skończysz jak każdy internetowy patol, nawet gorzej. Ten patus ma też niepokojący fetysz robienia sobie zdjęć z nieprzytomnymi dziewczynami, prawdopodobnie od ilości alkoholu albo czegoś mocniejszego i udostępniania ich publicznie. Dostałem też ciekawe stulejarskie zdjęcia, jak prosi dziewczynę o rozbierane zdjęcia, albo wysyła swoje z podpisem, czy chcesz zobaczyć niżej, wyślij cycki na snapie, a później pisze do tej samej dziewczyny, jesteś szmatą, jesteś okropna. Dostałem też od niej całkiem ciekawe nagranie głosowe, po tym jak pan Habiak spryskał gazem jakąś dziewczynę. Zamykowanie drzwi mordy. Woń kurwa. Czemu mnie spierdala? Chodź ci tam krzaki kurwa, to zaraz jakiś szybał. Od kolejnych dziewczyn dostałem dowód, jak ten patos mówi w głosówkach, że będzie miała przystawiony nóż do gardła. Po tym jak po prostu nazwało go obrzydliwym. Inne co jest obrzydliwe, to twój brzydki ryj kurwa. Gruba się jebany, wracaj do obory kurwa. Nie pisz do mnie, bo przyjadę i ci najebę. Będziesz miała nóż na gardle, kurwa. Podsumowując, uniwersum pana Marcina Faryny jest głębsze niż myślałem. Kolejny update w sprawie tej patologii nagram, jak typem zajmie się prokuratura. Marcinek też chyba nie jest do końca świadom, ile ludzi teraz go nie lubi. Wydaje mi się, że chłopakom z Krakowa też nie podobają się ruchy tego degenerata. Bo w sumie tak naprawdę jest największą polską 60. Tyle, że daje policji dowody na siebie. Chciałem też tą akcją udowodnić, że komentarze ma realny wpływ na penalizowanie takich patologicznych zachowań. Tylko trzeba realnie chcieć coś z tym zrobić. To wymaga trochę więcej niż... Wiesz, siedzenie pod ciepłą pierzyną, że tak powiem. No oczywiście, że tak. A nie oczekujmy dużo od polskich komentarzy, którzy regularnie przeklejają do swoich filmów fragmenty czyjejś pracy. Prawda, Gimper? Myślę, że się to kończy i trzeba ewoluować z formatem i robić coś więcej. Coś więcej. Coś więcej. Coś...